O! Gabi, już dobrze. Hej, 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 nie zrobię ci krzywdy. Ricky mnie przysłała. Zabili mi siostrę. Zabili Abigail. Co za gnoje jedne. Wiem, wiem, wiem. Przykro mi, a musimy cię zabrać do obozu. Chodź, chodź ze mną. Nie, nie, nie. Dam sobie radę sama, sama. Okej, okay, idź, idź. Skubani. O, drugi poziom? Nice. Tu mamy drugi poziom. Pięknie wetknięty. Nie, co tu jeszcze jest? Co jeszcze jest? Ale. No tu jest. Widziałem coś. Tia. Mam paliwko. Przyda mi się. No to jazda. Chyba wystarczy. Nie. Dobra. Tu, 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 tu. Aktywny. Powróć do obozu Hot Springs. Okej. Okay. Jestem tutaj. Tutaj damy radę. Okej. Okay. Zobaczmy. Bak mamy na tyle pojemny już. Huhu. 1% pojadacie. Okej. Okay. Otwórzcie bramę. W porządku. To tylko ja. Dicky Moe. Nie, tu nic nie ma. Tutaj jest. Jak leci, Dick? Siema, siema. Jak leci, powoli leci. Tu mamy 13, prawie 14 tysięcy, nieźle. Hejka, Deacon, prawda? Jak tam na rynku motocykli, Zani? O, dożdzierstwo. Okay. Tyle za paliwo. A, dzięki za odwiedziny. Lozik. Arbuzik. Zobaczmy, co tutaj masz. Potrzebujesz. Hej, Alkaj, chciałem zobaczyć, co masz. O, to jest lepsze nawet. Mam mniej o 5 pestek, ale jest całkiem spoko. No. Co jeszcze mogę dla ciebie zrobić? Potrzebujesz czegoś jeszcze? Dobry wybór. To ci się na pewno przyda. Jasne, mogę to ulepszyć. Tu magazynki jeszcze. Okej, dobra. Nie ruszam się. Będziesz czegoś potrzebować? Wpadnij do mnie. Tak? Cześć. Dzięki, że wpadłeś. Nie ma za co. Co się stało? Pamiętasz Larsena? Gościa, który widział tę dziewczynę w Marion Forks? Mówiłam ci o nim. Tak, pamiętam. Więc gość pojechał tam znowu, żeby sprawdzić, czy znajdzie coś jeszcze. No i nie wrócił. Sądzimy, że porwała go grupa włóczęgów podróżująca przez okolice Belna. Kurde, gdzie go widziano ostatnio? Przy budynku po wschodniej stronie miasta, Old Wagon Hotel. Wiem, gdzie to jest. Wielkie dzięki. Doceniam to. Luzik. Okej. Okay. Czy to jest tutaj? Możemy w sumie skoczyć tu.
Będzie szybciej. Okej. St. John. Mark Copeland do Deacona St. Johna. No co tam? Hej, Cope. Co tam? A tak chciałem pogadać. Paru moich ludzi weszło na górę O'Leary parę dni temu i podobno znaleźli kryjówkę w starej wieży obserwacyjnej służby leśnej. No? Naprawdę? No tak mi powiedziano. Z tego co wiem, jest opuszczona, ale i to akurat zabawne. Ten, kto tam mieszkał, zostawił motor. I to, jak słyszałem, w niezłym stanie. Właśnie tak. Serio? No tak. Ale w sumie nie to jest zabawne. Zabawne jest to, że kiedy wrócili tam dzisiaj, żeby go zgarnąć, maszyny nie było. Zupełnie jakby wyparowała. Słuchaj, Cope, to strasznie ciekawe i w ogóle, ale... Wyluzuj, stary. Powiem ci, co jest ciekawe. Moi ludzie mogliby przysiąc, że ten stary motor bardzo przypominał maszynę Boozera. Dobra, czyli podsumowując, Cope. Wleźliście na górę O'Leary. Znaleźliście, waszym zdaniem, motor Boozera. I pierwszą rzeczą, która przyszła wam do głowy, było... Hej, a może wrócimy po niego i go ukradniemy? Zbierzemy złom, Dick. Złom. Ale nie, to była moja druga myśl. Najpierw pomyślałem, co właściwie stało się z Boozerem. Manny mówi, że od dawna go nie widział. Nie wiem, kiedy na niego wpadnę, przekażę mu, że bardzo za nim tęsknić. Bez odbioru. Pięknie. Pięknie, już coś podejrzewają, nie? Coś się stało z Boozerem, nie? Wagon Hotel i wchodzę do środka. Widzisz Larsena? Jest tam gdzieś? Nie wiem, ale jeśli jest, to go znajdę. Bez odbioru. Ktoś tam podskoczył, jak taka żabka, nie? Będą pewne... O. Trochę rozrywki? Tak, trochę rozrywki. O kurde. Wszyscy, nie? Hej, Larsen. Jak się trzymasz, stary? St. John. Wiesz, pomyślałem, że skoczę do miasta, wybiję coś, posiedzę z kublami. Jak tylko cię uwolnię, musisz się stąd wynosić. Nie musisz mi tego powtarzać. Nie mam pojęcia, skąd cię tu wziąłeś, ale Jezu, stary. Już, dajesz. Wypadł do miasta. Tak. O, ładnie, 2-300 zaufania. No, musimy wbić ten trzeci poziom, nie? O ty kurde. Nieźle, w głowę. Wilczek tam nieźle podskoczył. A drugi gdzie jest? Gdzie? Trzeci jeszcze? Nie? Dawać mięcho. Piechotka. Dawać mięcho. Wezmę wszystko. Więc weźmiemy wszystko, co się da. Zamknięte. Tak. Zamknięte na głucho. Uch.
to jest zamknięte. Raczej nie wejdziemy, nie ma szans. Granat domkowy ten mamy, nice. Bomba rurowa, okej, okej. Jak warto przeszukiwać? To co sobie weźmiemy kanister. Zatankujemy sobie raz jeszcze. Ile tam mamy? 95? Chociaż może, dobra, no, dawaj. No to jazda. Dawaj. Zrobione. Gdzie teraz? Dobra, wyjedźmy stąd w sumie może. Coś się zadzieje. Na razie nie mam żadnych wątków fabularnych. Dobra, stawmy sobie to. Zobaczymy, co się zadzieje. Ale wyeliminowałem wszystkich. Wait, what? Tu jeszcze ktoś jest? Kto tu jeszcze jest? Jedynie co jest, to jeszcze horda, co najwyżej. No nie mówcie, że... Nie mówcie mi, że ja muszę hordę rozwalić, nie? Tu więcej nie ma, nie? Really? Ja chcę ziemuka, kurde, uratować, ale bez jaj. Ah!
Okej. O mój Boże! Już? Jeszcze nie? Dobra, a Wabik? Okej. Czego to się nie robi dla uratowania jednego ziomka, nie? Zaraz cię stamtąd wyciągnę. Zginiesz tutaj, ale wiem, gdzie znajdziesz bezpieczny obóz. Pójdę. Dokąd? Pokaż! Mike. Hej, idź do Lost Lake. Znajdź Ricky Patil. Powiedz, że cię przysyła. Dziękuję za pomoc. Byłoby już po mnie. Nigdy bym się stąd nie wydostał. Dzięki. Pięknie. Powiedz, że to był St. John. Dico. Nie zatrzymuj się i uważaj na siebie. O, dobra, czyli tu nic więcej nie ma, dobra. Oh shit. Pięknie. Elegancko, dobrze. Czyli tu mamy dron. Kolejna horda padła. Sypcio. To mi się podoba. To się mnie podoba. Dobra, a chodźmy tu. Zobaczymy, co tutaj będziemy mogli kupić. Jest tam kto? Hej, otwieraj! To Dick! Jak się sprawy mają, Sofie, bracie? Masz dla mnie jakieś uszy? Mam, ale... Następnym razem. Zostawmy sobie te uszy. Daj im popalić. Nie patrzyłem. Hej, jak leci? Hej, Zani. Wróć do nas. Dobra. Do zobaczenia. Mogę ci pomóc? Brak dostępnych. Dobra, ale to zobaczmy. Miło cię widzieć, Dick. Hej, Alkaj. Chciałem zobaczyć. Nie, to jest dopiero trzeciego, kurde, nie? Jasne. Musimy wbić tą trzecią, tą trójeczkę. Czyli w sumie dobrze, że tutaj jesteśmy. Myślę, że jeszcze jakieś misyki dostaniemy od Tucker. Żeby powbijać co nieco. Cześć, Dick. Cześć, Mercer. No? No niewiele dostaliśmy, powiem wam. Niewiele. Niewiele. Tu mamy drugi. To jest ledwo co tutaj wbite, nie? Chodźmy tu.
mam świeżynkę. Mamy kogoś przy bramie. Tylko ja, Dick. Otwierajcie, nie będę tutaj Dicky stał. Ja go znam. Tucker, jesteś tam? Znalazłem Larsena. Powinien być już w drodze do Hot Springs. Dobra robota. Powiem Alkajowi, żeby go wypatrywał. Podobno widziano wieczystych na północ od Belknap. Potrzebujemy ludzi. Tucker, bez odbioru. Mam dzisiaj niezły towar. Baz, jak się mierzy? To żebyśmy tak... zatankuj od razu. O. Dobry towar, trwały i porządny. Pięknie. Paczek, nice, nice. Teraz wygląda całkiem nieźle. Ramka nowa, pięknie. To dobra część. Nitro 2. Pony, o jak miło. Dobry towar, trwały i porządny. To ci trochę posłużę. Dobra. Teraz wygląda całkiem nieźle. Nice. Tu w ogóle coś jeszcze jest ten? Na trzeci poziom? Tak, jest alternatywa rama. Tutaj sakwy 3, nice. Okej. Okay. Dobra, wygląd. Co my tu mamy? To nie to, chyba lakier, nie? Lakier, akcenty. O. Tak, to dobra część. Nice, nice. Co my tu mamy? Tu jest wilk. Są smoki. Radioaktywne flaki. Co tu jeszcze jest? Rekinek. Żołnierz? Nice. Potrzebujesz czegoś jeszcze? Są jakieś inne wzorki. Pięknie. Tak, jeszcze za 5 dych zatankuj. Pięknie. Elegancka czarna maszyna. Wątki fabularne. Nic nie ma na razie, nie? I... wróć do obozu Hot Springs. Porozmawiaj z Tucker. Nie, będę miał nowe graty. Dobra. I teraz 11% jeszcze pędki zostało. Hej, nice. Otwórzcie. Dobrze cię widzieć. Dicko. Zany. Tak? Nie? Nie ma nic do pogadania? A to ci wredna będę, nie? Nie chcę gadać. Hejka, Deacon, prawda? Tak, tak, tak. Motocykl to straszny żarłok. Do zobaczenia. No, zobaczmy. Ricky, znalazłem ją. Żyje. Deacon, dzięki Bogu. Słuchaj, nie chciała iść ze mną, więc musisz wysłać kogoś, kto ją zna, dobrze? Jest już w drodze do obozu. Dobrze, dobrze, pewnie. Bez odbioru. Okej. Okay. Deacon St. John, jesteś tam? Tak, Mike, jestem. Ricky powiedziała, co zrobiłeś, jak uratowałeś Gabi. Chciałem ci tylko podziękować. Pamiętam jeszcze, jak biegała w pieluchach. A, spoko, Mike. No... tylko żałuję, że nie zdążyłem zabić Gail. Zrobiłeś co mogłeś, jestem zobowiązany. To na razie. Dobrze, że jesteś. Mike, bez odbioru. Nie ma. No i teraz jest wrócić do obozu Hot Springs. Nice. Dobra, to mi chodziło. Cześć, czy ktoś się zgarnął? Cześć, Dick. Tak, jest okej. Okay.
Będzie o tym pamiętać do końca życia, jak każdy z nas. O, w końcu wszyscy wiemy, co znaczy kogoś stracić. Tak, to prawda. Ach, to do zobaczenia, Ricky. No i zobaczmy, co nam Tucker będzie chciała. Na rynku motocykli, Zani. Powiedzieć. Chcesz czegoś? What? Nic? O! Tak? O, zbugowało się coś? Ha. Dobra. Właśnie coś zbugowało. O, jesteś. Hej, Alkaj. Co? Dobry wybór. Mogę ci coś jeszcze zaoferować? Nie, nic nie musisz. No, gdzie tam? 400? Nice. Bardzo proszę. Dobra rzecz. Powinna ci pomóc w syfie. Dobra, jasne. Do następnego. Tucker. Halo. Ziemia do Tucker. Tam nic nie chce, nie? Coś się tak zbugowało, bym powiedział. Co mogę dla ciebie zrobić? Hej. Coś się zbugowało. Gdzie to jest? Nowy zapis. Sek. Zapiszmy sobie. Zani. Ręce masz. Dobra. I czytajmy sobie. Śmieszmy to w ogóle sobie. Rozumiem, jest Tucker. Mogę ci pomóc? Nie? Nie? Okej. Okay. Jasna sprawa. Okej. Okay. Może musi coś się jeszcze tam zadziać? Nie wiem. Dobra, to wyjedźmy jeszcze raz, wyjedźmy, nie? Deacon, jesteś może? Tak, Adi, co tam? Mógłbyś przy okazji wpaść do mnie do szpitala? Nie ma sprawy. Co się stało? Nic, tylko musimy porozmawiać. A, jasne, dobra. Dobra, i to jest main dish, bo jest na żółto, okej. Okay. Dobra, to jeszcze raz, idziemy, nie? Chciałem do Ady Tucker, ale ona mówi środkowy palec. Ciekawe rzeczy. No dobra, ale wyciskam. No dzisiaj to tyle z mojej strony będzie. Na dzisiaj to tyle będzie z mojej strony. Widzimy się jutro. Godzina 19. Będziemy dalej kontynuować. Mam nadzieję, że po restarcie całkowitym gry coś się odbuduje, chociaż kto tam wie, wszystko wyjdzie w praniu, ale będziemy kontynuować. Ja jestem zadowolony, no bo dzisiaj dużo rzeczy żeśmy porobili, dużo kłaścików. I
to naprawdę całkiem zacnie. 19 godzin mamy na liczniku. 19 godzin. Powolutku. Ale nie sądziłem, że będzie aż tak spokojnie z tymi questami, bym powiedział. Tak pewnie jest. Tak musi być i tak pewnie będzie. Więc ja dziękuję serdecznie za dzisiejszy wieczorek. Ja wam życzę dalszego miłego wieczorka. No i do zobaczyska 19. Trzymajcie się. Hej, hej.